Hej, hej, siemanko, z tej strony Jacob i witam was w poranniku do Terrarii. Dzisiaj przygotowałem dla was materiał poświęcony inwazji piratów. Jest to hardmodowy event, który możemy rozpocząć na dwa sposoby. Możemy użyć pirackiej mapy lub po prostu poczekać, aż sama horda do nas przyjdzie. Szansa na to wynosi około 3%. Aby ukończyć event, musimy zabić 120 piratów. I to tyle, jeśli chodzi o mechanikę tego eventu, a teraz przejdźmy do przeciwników, z którymi się zmierzymy. Podzieliłem ich na trzy klasy i do pierwszej należą tak zwane miniony, czyli piracki korsarz, crossbower, deadeye, deckhand oraz papuga. Z papugi jedynym interesującym dropem może być jej banner. Jednak ciekawiej robi się, gdy przechodzimy do piratów, ponieważ tutaj drop już jest bogaty. Możemy wydropić takie rzeczy jak Coin Gun, Lucky Coin, Discount Card, Pirate Staff, Catlas, strój marynarza, strój pirata, opaskę na oko, złote meble oraz złoty pierścień. Szansa na wydropienie tych rzeczy jest niewielka i w każdym przypadku wynosi mniej niż 1%, aczkolwiek mi zawsze udaje się wydropić jakiś ekskluzywny item po pokonaniu hordy. Następnie mamy kapitana piratów, który jest po prostu takim silniejszym minionem, a jedynym plusem zabicia go jest 5 gold coinów za jego zabicie oraz zwiększone szanse na ekskluzywne itemy. Ostatnim przeciwnikiem i zarazem minibossem jest Flying Dutchman. Jest to latający statek, a żeby go pokonać musimy rozwalić jego 4 armaty. Ich statystyki znajdują się w prawym górnym rogu. Oprócz zwiększonej szansy na drop ekskluzywnych itemków, możemy z niego wydropić trofeum. Po pokonaniu hordy przychodzi do naszego hotelu NPC Pirat. I to tyle jeśli chodzi o piracką inwazję. Mi osobiście ten event bardzo się podoba i jest takim rozbudowaniem goblińskiej armii. A więc to by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam do kolejnego poradnika. Dzięki.